Nie ma motywacji, ale na pewno. Albo ktoś tam przyjeżdża, który i tak na dole, nie? I czeka, nie? No dokładnie, o to chodzi. Dokładnie. Czy jakaś koleżanka na przykład pojechała ostatnio? Witamy Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłem odwiedzić moją znajomą, Beatę Walaszek, która jak co roku organizuje otwarcie sezonu spinaczkowego. Beata, gdzie jesteśmy? A przede wszystkim dzień dobry. Cześć, witam. Jesteśmy na Ziegefeldeplatte, jest to niedaleko Baden. No i jak co roku robimy rozpoczęcia i zakończenia sezonu tutaj. Udało się dzisiaj, ponieważ nie pada, także ognisko też się udało. No i wydaje mi się, że każdy jest zadowolony. Tak, to też widać z tyłu za nami, ale przejdę do najważniejszego pytania dzisiejszego, że tak powiem, programu moich pytań do Ciebie. Ostatnio widziałem, że coś z Twoją nogą było. Czy wspinałaś się gdzieś i obślizgnęłaś się? Jak to jest, prawda? Bo być może niektórych to interesuje, a przede wszystkim mnie to zainteresowało. No tak, byłam naprawdę na wielu podróżach, w różnych górach, wspinałam się w różnych miejscach, a niestety okazały się kręgle, które mnie tutaj pokonały i troszkę zmieniły moją perspektywę życia, ale trzeba mieć dobry optymizm, pogodę ducha, no i próbować, żeby było dobrze. Czyli żadne góry, żadna wspinaczka, tylko po prostu kręgle. No niestety, widocznie są bardzo niebezpieczne. I tak to bywa, tak więc drodzy widzowie, być może lepiej się powspinać niż pograć w kręgle, na zasadzie tutaj przeżyć Beaty. Beata, z tego co wiem, to byłaś daleko. Oglądałem Twoje zdjęcia praktycznie z krain, gdzie stosunkowo jest zimno. Czy możesz o tym troszkę opowiedzieć naszym widzom? No tak, to nie są góry, nie wspinanie. W sierpniu płynęłam na ekspedycję na północ. Za tą ekspedycję dostaliśmy Kolosa, takie nagrodę podróżników. A potem chciałam z jednego z północy na południe przeskoczyć i płynęłam na Antarktydę z bardzo taką słynną Selmą, z Piotrem Kuźmiarem na pokładzie. No i powiem szczerze, że na Antarktydzie też zrobiłam jedną małą górę dziewiczą, także się udało. Jak długo w ogóle trwała ta Twoja wyprawa? Bo tak jak powiedziałem, śledziłem to w internecie z zapartym tchem, czekając na Twój powrót, żeby móc z Tobą się spotkać. I tu już Ci obiecuję, że niebawem spotkamy się znowuż i trochę więcej opowiesz naszym widzom o tych swoich przeżyciach. Ale jak długo trwała ta wyprawa? No na północ to było 3 tygodnie, a południe no to miesiąc. A ogólnie w Argentynie byłam prawie 2 miesiące, więc trochę trwało. Ponieważ kiełbaski już nas czekają, ostatnie pytanie, plany na przyszłość, co planujesz jeszcze w tym roku? Jedziemy z grupą, z naszym stowarzyszeniem i z ludźmi, którzy chcieliby pojechać z nami do Iranu na górę Damavand na ponad 6500 metrów. Jadą na tą górę ludzie też początkujący, co pierwszy raz z taką wysokością się spotkają. No i będziemy następny tydzień zwiedzać Iran. Dostałam już świetny namiar na Saida, który jest lokalnym tam, może nie przewodnikiem, ale mieszka tam, jest inżynierem, geodetą, który przyjmie nas jak rodzinę i będzie organizował nam tam życie w Iranie i pokazywał przepiękne zabytki Iranu. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Drodzy widzowie, przy tej okazji chciałbym wszystkich pozdrowić, którzy mają do czynienia z AKH, bo wiem, że Beata właśnie w AKH regeneruje swoją nogę przed tą przygodą, o której Wam właśnie opowiedziała. No i oczywiście będziemy śledzić poczynania Stowarzyszenia Przyjaciół Spinaczki Górskiej, jak i także Beaty Walaszek. Dzisiaj właśnie tutaj stąd serdecznie Was pozdrawiamy, atmosfera jest naprawdę rewelacyjna i jeżeli tylko zobaczycie, że znowuż Beata organizuje coś, serdecznie zapraszamy. Zapraszam, oczywiście, jak najbardziej. Nie musicie mieć do czynienia z górami i wspinaniem się, wystarczy przyjść,
zjeść z nami kiełbasy, porozmawiać, no i miło spędzić czas. I miło spędzić czas, my spędzamy miło ten czas, pozdrawiamy Was serdecznie i do następnego wywiadu z Batą. Ktoś sobie wraca szkoły. Chcesz sobie wracać? Nie. Ja chcesz blok, w sensie to wołaj blok, nie? Żeby się zatrzymać? Jak będziesz chciał dużo to było. Malina, dziecko cię wyprzedza. Stań tam nogą spokojnie i się podnieś się na tej nodze. Zaglądałaś się? Musisz zejść chyba. Masz blok. Aby cię opuścić trochę. Musisz wejść pod linę chyba, nie? No. Ale ta woda dobra. Atmosfera tutaj jest naprawdę wspaniała, tak jak Beata Balaszek wam powiedziała, ale koło mnie dwie inne koleżanki, przesympatyczne koleżanki, które już dzisiaj brały udział w biegu, w tym pierwszym biegu o Puchar Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Przy tej okazji pozdrawiamy serdecznie Juliana Gaborka. Julian, pozdrawiamy ciebie. Tak, i tutaj pierwsze pytanie do Alicji. Które miejsce zajęłaś? Dostałaś jakiś puchar, wróciłaś tutaj na ten właśnie piknik spinaczkowy z pucharem? Tak, wróciłam z pucharem, drugie miejsce zajęłam i dostałam bardzo piękny medal. Czyli inaczej mówiąc, cel został zrealizowany, a tak. Trenowałaś na ten bieg? No ja biegam, w ogóle biegam. Czyli specjalnie nie trenowałam. I dzisiaj zaraz po bieganiu spinaczka? No tak. Tak, na ognisko, też przyjemnie. Czyli nie tylko wspinaczka, nie tylko bieganie, ale także ognisko i grill. Zresztą pokażemy wam jeszcze parę ujęć z tej fajnej imprezy. A teraz do Ani. Aniu, przepraszam, że cię przeszkodziłem w tej grillowanej kiełbasie, którą... Nic nie szkodzi, ja kiełbaski nie wiem, to było tylko dla kolegi. Tak, więc drodzy widzowie, jak widzicie, atmosfera jest naprawdę fajne dziewczyny. No i kiełbaska była tylko dla kolegi, ale inne pytanie. Powróćmy jednak do tego dzisiejszego biegu, bo wiemy, że tutaj jest spinaczka, a przed południem były te biegi. Które miejsce ty zajęłaś? Ja zajęłam miejsce trzecie. Byłam tylko okazyjnie, koleżanka mnie zaprosiła na te biegi. No, ale wzięłaś aktywnie udział i to się liczy. Trenowałaś wcześniej już na te biegi? Znaczy się tylko dla siebie. Po pracy, ale nie trenowałam do żadnego maratonu czy cokolwiek. W takim razie myślę, że będziemy się za rok tutaj znowu widzieć na tej spinaczkowej imprezie, a ponieważ był to pierwszy bieg o Puchar Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, tak więc na pewno nie ostatni, czyli też może za rok tam się spotkamy. Na pewno. Bardzo się cieszę. Ja pozdrawiam pana Juliana Gaborka.
Czyli pozdrawiamy pana Juliana Gaborka, pozdrawiamy wszystkich przyjaciół z Lińcu i też pozdrawiamy wszystkich rodaków w Wiedniu. Ostatnie słowo Alicja dla naszych rodaków, bo zaraz Marek TV musi zwijać żagle, jutro jest następny dzień wyzwań, ale ostatnie zdanie dla naszych rodaków w Wiedniu. Spotykajcie się, integrujcie się, jest bardzo fajnie. Tak jest. I tym aspektem, czyli spotykajcie się, integrujcie się i odwiedzajcie ciekawe imprezy, które są w Wiedniu i nie tylko. Serdecznie was pozdrawiamy tutaj z tego lasu, z tej skały tutaj spinaczkowej. Uważajcie na siebie i do następnego razu. Jak zwykle dla was dzisiaj, dla Marek TV, Marek osobiście. Jakbym sobie spróbował butek spinaczkowych, ja mam 40 tysięcy, to bym sobie zobaczył, jaka jest różnica. No wiesz, co, tu chcesz? Tak jakbyś się chciał położyć. Odchyl się do tyłu, jakbyś chciał się położyć. Inny się trzymaj tylko jedną ręką, jak coś. Ja już chcę się trzymać. I ostatni raz. Wejdź sobie w tą rysę dużą, wiesz? Co następnego? Co następnego? Nie było. Co następnego, stary? Partem, cześć. Panie fotograf, co następnego? Wczoraj w piątek byłem się za zameldować, nie? No i oni tam gdzieś wysyłają to.